Pani marszałek, Wysoka Izbo, padło tutaj wiele bardzo ostrych słów, w dużej części nieprawdziwych. Ja w poprzedniej kadencji też byłem posłem i pamiętam obrady na sali, na której większość pisowska nie wpuściła opozycji. Pamiętam te obrady, w której uchwalano nielegalnie budżet i parę innych rzeczy. Więc jak ktoś mówi dzisiaj o łamaniu zasad i standardów demokracji, to naprawdę ci, którzy tego nie wiedzą, to tam parę metrów dalej do Sejmu zapraszam. Tam pokazuje PiS, jak to się robi, jak to się łamie codziennie zasady i standardy demokracji. Posłowie, którzy mają czas na wypowiedzenie się w 30 sekund i wtedy im się odbiera głos. I odbiera im się głos. Ale zostawiam to, bo ci, którzy blisko obserwują życie polityczne w Polsce, to wiedzą, jak to faktycznie i prawdziwie wygląda i podobnie wiedzą, jak wygląda historia choćby z cenami paliw. Baryłka ropy dzisiaj to jest około 100 dolarów na giełdach światowych. To jest mniej więcej rząd z roku 2008. Wtedy paliwa na stacji benzynowej kosztowały 5 z haczykiem, dzisiaj około 8 zł. Co się zmieniło? PiS rządzi. PiS rządzi. Obajtek pochwalił się kwotą 11 miliardów złotych zysku z Orlenu, tylko zapomniał dodać, że to jest kosztem wyciągnięty z kieszeni Polaków. Ale ja mam świadomość, że nieważne co ja powiem, po tej stronie sali państwo i tak w to nie uwierzycie, więc przygotowałem wystąpienie innej osoby. Zrównoważeniu dostaw gazu. Piotra Grzegorza Woźniaka. 3 minuty, posłuchajcie. Zrównoważeniu przesyłu przez Ukrainę po prostu się nie zdarzyło. Nie udał. Skończyło się na inwazji. W roku 2020 firma o nazwie znanej MOL postanowiła za własne pieniądze pobudować interkonektory, czyli połączenie transgraniczne między Serbią a Węgrami i między Węgrami a Austrią. A Austria jest i była i jest docelowym krajem, do którego się gaz rosyjski chce dostać. Tam w Austrii jest taki wielki, to się oni na to mówią hub, ale to jest, nawet to ma swoją nazwę, to się nazywa ogromne centrum rozdziału gazu rosyjskiego na Europę, na całą Europę Zachodnią. I ten wielki gazociąg o nazwie, prowokującej nazwie Braterstwo dochodzi tutaj. Chodziło o to, żeby rurociąg nowy, to jest to stare wcześniej Braterstwo, który idzie od południa i nazywa się Turk Stream, przechodził również do Baumgarten ze swoim wolumenem 32. No na tej nitce to będzie 16 mniej więcej miliardów metrów sześciennych, co dodatkowo wzmacniałoby konieczność zrównoważenia, czy w planach rosyjskich, zrównoważenia strumienia prowadzonego przez Ukrainę. I proszę Państwa, w 2020 roku firma MOL zgodziła się na przejście gazociągu szlaku Turk Stream aż do Baumgarten, biorąc na siebie finansowy wysiłek i inwestycyjny pobudowania przejść granicznych, to są specjalne stacje przesyłowe na granicy serbsko-węgierskiej i na granicy, na tym polega złośliwość, ona nie jest żadnej narodowości. Węgrzy za pomocą MOL-a podjęli się operatorstwa. Mówili, my ten gaz dalej poprowadzimy. Stając w jednym szeregu z właścicielami całego Turk Streamu, którym są Rosjanie, firmy, które budowały natomiast ten gazociąg, to były renomowane firmy też z siedzibą w Szwajcarii. Przede wszystkim firma o nazwie All Seas, tak jak po angielsku wszystkie morza. Zbudowała sekcję przez Morze Czarne, bo ten gazociąg, jak powiedziałem, idzie z wybrzeża rosyjskiego wybrzeża na Morzu Czarnym przez Morze Czarne do Turcji i to jest odcinek morski. Natomiast odcinek lądowy wykonawcą ma być firma Arkad. Zaraz po kolei. All Seas jest firmą w Szwajcarii. Firma Arkad natomiast jest firmą z Arabii Saudyjskiej, pochodną firmy Aramco, którą też znamy z ostatnich fuzji między Lotosem a Orlenem. Także stanęliśmy, proszę Państwa, mamy w tej chwili w kraju pierwszej klasy partnerów rosyjskich. Aramco a przede wszystkim MOL. MOL od 2020 roku, oczywiście nie za darmo, zaraz o tym powiem, zgodziło się na własny koszt pobudować te dwa przejścia i być operatorem znacznych wolumenów gazu, które mają być przesyłane Turk Streamem przez całą południową Europę, przez, tak jak mówiłem, tam Turcję, kawał Grecji, Bułgarię, Serbię i do Węgier i dalej do Austrii. I oni tu podjęli się operatorstwa na tym odcinku. Oni są w tej chwili właścicielami, nie pamiętam, czy stacji, czy naszych benzynowych, czy stacji przeładunkowych do paliw, ale to się zdarzyło jakiś miesiąc temu. Została im sprzedana większość majątku firmy Lotos, o ile pamiętam nazwę. Dobrze pamiętam? Mniej więcej tak. Także możemy sobie pogratulować, proszę Państwa. W środku kraju mamy zaufanych partnerów MOL-a. Dlaczego powiedziałem, że nie za darmo? A to właśnie dlatego, dla którego zwalczaliśmy to od początku
pod hasłem dywersyfikacja, dlatego że MOL zgodził się na to, po długich zresztą namowach, pod warunkiem, że Rosjanie, ten sam Gazprom, których znamy, dostawią im dosyć duże ilości, to jest prawie 6 miliardów, o ile pamiętam, metrów sześciennych rocznie, na ich własny użytek węgierski, tu w tym punkcie. I w zamian za to postanowili pobudować przejście jedno, drugie i podjąć się na zawsze operatorstwa tego odcinka gazociągu Turk Stream. Także wtedy, kiedy słuchamy o relacjach węgiersko-ukraińskich, trzeba brać pod uwagę, że w sprawach gazu MOL mówi tym samym głosem, co Rosja. Szanowni Państwo, to było w czasie mojego wystąpienia, więc chcę tylko tyle powiedzieć. Jak Państwo zarzucacie marszałkowi imperatyw moralny, brak realizacji polskiej racji stanu i tak dalej, w trakcie, przed wystąpieniem nawet słyszałem o zdradzie stanu, to wy rzeczywiście, jeżeli martwicie się o Polskę, to powinniście złożyć, jeżeli się martwicie prawdziwie o Polskę, to powinniście złożyć, a nie, wskazuję tylko na Pana. Niech pan nie przerywa. Szanowni tak, państwo, takie proszę, trudne w pana wykonaniu. Niech pan, proszę dać to panu senatorowi skończyć. To powinniście złożyć wniosek o odwołanie tego rządu, bo wasz ekspert Piotr Grzegorz Woźniak, minister gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, do niedawna prezes PGNiG-u, mówi, że sprzedając Lotos de facto wprowadzacie Rosjan do Polski. Wymienia firmy, które są z nimi powiązane. A wy mówicie o tym, że marszałek Grodzki powiedział prawdę i składacie wniosek o odwołanie? Wstyd. Wstydu nie macie. Polskę hańbicie.